już po meczu w Kajetanowie. Dzisiaj mecz trudny, ale wynik dosyć wysoki, bo 3-0 na boisku zawsze to jednak ciężkiego rywala. No jak sięgam pamięcią, to chyba pierwszy raz tutaj wygrałem. Jest to taki dosyć trudny teren ze względu na specyfikę boiska, ze względu na przeciwnika i tym bardziej no, to ważne zwycięstwo, bo pora mi się z Pogonią. No, trzy punkty były nieodzowne, żeby dalej spokojnie sobie to kontrolować. No, my zrobiliśmy swoje, teraz czekamy co przeciwnicy. Za tydzień Piaskowianka, która no, niespodziewanie w tej rundzie naprawdę dobrze punktuje. Także no, myślę, że to nie będzie łatwy mecz, natomiast no wiadomo, no, jesteśmy faworytem. Myślę, że praktycznie we wszystkich meczach w tej lidze jesteśmy faworytem, więc no, na pewno 3 punkty, nikt sobie nic innego nie wyobraża. Po zejściu Mateusza Fryca no, troszkę zwolniliśmy grę, tak mi się przynajmniej wydaje, ale Michał Prusniewiadomski tutaj uspokoił to na 2-0. No, druga bramka obrońcy w drugim kolejnym meczu, no, to się chwali. No, na pewno tak, no, stałe fragmenty gry są naszą mocną stroną i obrońcy, pamiętamy Marek Wasow na początku sezonu strzelał bramki praktycznie w każdym meczu, teraz bramki strzela Michał Prus. No, Sławek jest innym zawodnikiem od Mateusza, dzisiaj nie grał właśnie na tą specyfikę, że tutaj dużo trzeba było wywalczyć, wybiegać, a Sławek jest takim zawodnikiem, który w polu karnym potrafi znaleźć i strzelić bramkę, stąd jego dzisiaj absencja w podstawowym składzie. No, na szczęście kontrolowaliśmy faktycznie cały czas przebieg meczu i wydaje mi się, że nasza pierwszość nie podlegała dyskusji. A tak z pierwszy, dlaczego Mateusz zeszedł? Czym to było spowodowane? Zaczęła go ciągnąć dwójka, czyli mięsień dwugłowy i doszliśmy do wniosku, że no nie ma sensu ryzykować, bo to są takie kontuzje mięśniowe, które leczenie trwa bardzo długo, więc lepiej było odpuścić, żeby w następnych meczach był gotowy. Za tydzień mecz z Piaskowianką, jeszcze do niedawno wydawałoby się, że to najsłabsza drużyna w lidze, ale ostatnio zaskoczyła. To wcale nie musi być łatwy mecz. Dokładnie, no jest to trener Stachurski, który jak pamiętamy przyjechał z Lubrzanką do Granatu i zamurowali się tak, że praktycznie rzecz biorąc no nie byliśmy w stanie nic zrobić, więc na pewno to będzie trudny pojedynek, no a tak powiedziałem wcześniej, no myślę, że nikt sobie nie wyobraża innego wyniku niż zwycięstwo nasze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.